Witam. Trochę mnie nie było, trochę chorowałem, trochę tam innych zajść było, ale czas znowu zacząć coś tam nagrywać i pokazywać. Tu stoimy, jak widać, przed domem Andrzeja, który buduje sobie dom. Andrzej przebywa na Islandii, tam pracuje. Może kilka słów powiem w ogóle o tej chałupie. Powierzchnia całkowita to 190 metrów kwadratowych razem z garażem, garaż w Bryle. To jest taka łamana L-ka. Jest to projekt indywidualny. Oczywiście też tam wzorowany na jakimś projekcie mniej więcej, żeby to wszystko jakoś zgrało się. Tak robi większość ludzi, którzy zamawiają projekty indywidualne, to biorą skądś tam taką inspirację z innych projektów. I tak jest tutaj. Czyli 190 metrów powierzchni, rodzina minus 40 parę garażu, czyli niecałe 150 użytkowej, rodzina 2 plus 2, czyli na dzień dzisiejszy taki dom nie jest już mały w sumie, bo mało kto już takiej wielkości domy buduje. Większość teraz to około 100 metrów, albo troszeczkę mniejsze, albo troszeczkę większe, ale tak jak popatrzymy tam gdzieś w statystyki, to około 100-120 metrów kwadratowych. Mało kto teraz właśnie buduje takie duże domy już, to już można powiedzieć, że jest dom dość duży. No ale co, nie ma tutaj też co za wiele się rozpowiadać o tym domie, o tym domu. Andrzej planuje za rok zjazd do kraju, w tym roku oczywiście zależy od sytuacji jeszcze, a w tym roku chcę wystawić te ściany i pokryć dach. Dach będzie tutaj wiązarowy. Ze względu na to, że jest opóźnienie w wiązarach, będzie dom wiązary aż 3 sierpnia, więc roboty się powoli troszkę wstrzymały, ale ściany są już wymurowane. W tej chwili będzie następowało szalowanie wszystkich tych rzeczy, które trzeba wylać, zalać betonem, czyli podciągi nad oknami, nad drzwiami plus wieniec górny. Także tutaj jeszcze jest 3 tygodnie prawie czasu, 2,5 tygodnia, więc na spokojnie można sobie to pomału ogarniać. I co, pokażę Wam za chwilę, jaki tutaj system został zastosowany do otworów okiennych i drzwiowych. Dlaczego tak, a nie inaczej, bo to różnie ludzie budują i różnie ludzie robią te otwory okienne. Także co, przejdziemy tam troszkę do środka i pokażę Wam, jak tutaj jest to wykonane. Tu Andrzej, jak widzicie, muruje z przedłużeniem, czyli jeżeli tam wychodzi troszkę beton komórkowy, to po prostu wysuwa go dalej, tu w tym miejscu, gdzie będzie otwór okienny. Przy betonie komórkowym właśnie jest tego to zaletą, że można później sobie ładnie dociąć. Przy innych materiałach może być problem, ale tu właśnie przy betonie komórkowym jest ta możliwość, że możemy sobie robić dłuższy otwór, a dopiero potem go przyciąć na konkretny wymiar. Konkretny wymiar to pamiętajcie, jeżeli macie w projekcie na przykład 1,50 m, czyli otwór robicie na 1,53 m. Zawsze 3 cm trzeba dodać po 1,5 cm na stronę, na bokach. Od góry tak samo 1,5 cm, a od dołu zależne to jest od tego, czy będziecie ciepły parapet stosowali, czy nie. Jeżeli nie, to też 1,5 cm wystarczająca jest. Jeżeli ciepły parapet, no to musicie zostawić więcej na grubość tego parapetu właśnie. Tu jak mamy wystawione te właśnie bloczki komórkowe więcej niż nam potrzeba, nie ma tutaj żadnego problemu z docięciem później na równo. Czyli przystawiamy listwę, zaraz przejdziemy do jednego z okien, akurat do drzwi tarasowych, które będą i już są skończone. Pokażę Wam, jak to wygląda na gotowo. Tu widać sposób, jak zostało to zrobione, czyli było wcześniej wypuszczone pustaki, te pustaki, mogę tak mówić, tak potocznie, oczywiście jest to beton komórkowy. Następnie są przykręcane takie listwy z jednej i z drugiej strony. I równo, czy piło ręczną, czy piło motorową, to już każdy zależy, czy też taką jakby lisicą z piłą docinane jest tutaj równo, także wychodzi nam ten glef równiutko, ładnie.
Można oczywiście to robić na gotowo, ja robiłem od razu na gotowo, czyli przycinałem każdy pustek już na gotowo. Tu dodatkowo dawałem jeszcze styropian, jak ktoś tam pamięta, żeby okno futryna, czyli cała ta rama okienna siedziała jak gdyby w styropianie, żeby było to lepiej do tych cieplnych takich jakichś warunków, żeby nie przemarzało. Czy to daje coś? Nie będę wam mówił, bo nie wiem, czy daje. No, ogólnie powinno to coś dawać, żeby trochę było cieplej, żeby nam to ciepło tutaj za futryną nie uciekało właśnie, za ramą okienną nie uciekało przez pustak na zewnątrz. Także jak tu mamy tego trochę styropianu, to zawsze będzie troszkę lepiej. I co? I mamy fajny, równiutki glef. Jeżeli nie robimy w ten sposób, to lepiej nawet troszeczkę cofnąć ten pustak, a wtedy tutaj ciepłochronną zaprawą jakąś wyrównać. Też przekładamy dwie takie deski i możemy wyrównać to zaprawą ciepłochronną. Najlepiej ciepłochronną, będziemy też mieli fajny, równy bok. Dlaczego to jest takie ważne? No to jest ważne, jeżeli na przykład stosujemy ciepły montaż. Tak zwany ciepły montaż, on nic nie ma wspólnego z ciepłem jakimby większym dla mieszkania, ale tak jest potocznie nazywany. Bo wtedy te taśmy, które kleimy, po prostu na równej powierzchni lepiej się trzymają. Oczywiście trzeba to wszystko zagruntować dobrze i dokładnie, żeby te taśmy w ogóle się trzymały takiego bloczka, takiego betonu komórkowego. No i co? I na dzisiaj tak króciutko, żeby przypomnieć, nie nagrywałem chyba z 2 tygodnie już. Robota na budowie, jak widać, pomału wleta. Andrzej coś tam ciąga, kończy, chyba jeszcze parę pustaków mu zostało i później będzie szalował. Tutaj też już, jak widzicie, jest zaczęte szalowanie nad dużym oknem. Muszą stać te podpory, żeby to wszystko się nie opuściło. Tu będzie zalewany wieniec górny razem z podciągami okiennymi. Także do roboty. Na dzisiaj tak króciutko, to właśnie tylko dlatego, żeby pokazać wam, jak można przygotować otwór okienny pod już później pod okno, jak gdyby. Na razie trzymajcie się.